Witam w kolejnym filmiku przedstawiającym zapalnia dzisiejszego, jak i dni ostatnich. Przez większość czasu tutaj nad morzem używałam odlewki, którą sobie zrobiłam z mojego flakonu z niszowej marki L'Artisan. Nut tuberos, tuberos nut. Przepiękny zapach z tuberozą. Tuberozą ucharyzmatycznioną, można powiedzieć, że pozbawioną słodyczy wskutek użycia dużej ilości przypraw, co nadało taki aspekt lekko orientalny, właśnie taki trochę kwiatowo-przyprawowy, bardzo kobiecy zapach o świetnych parametrach. Jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o właśnie zapachy takie kwiatowo-przyprawowe, żeby to było kwiatowe, kobiece i też ogólnie, jeżeli chodzi o zapachy L'Artisan. Natomiast dzisiaj, również wczoraj, nie tylko w sumie ja, Darek również sobie zaaplikował ten zapach. Jest to niszowy zapach również z markami Kalew i zapach Akowa. Wydaje się, że on jest uznany jako unisex chyba, albo jako męski, nie pamiętam. Będzie na pewno nie jako damski stricte. I to jest zapach, gdzie mamy motyw patchouli. Patchouli na sposób niesamowicie przepiękny, szlachetny. Ten zapach ma w sobie taką przestrzeń, wiatr i właśnie ja kiedyś, jak poznałam go za pierwszy raz, uznałam, że to jest taki zapach nad morzem, takiego właśnie morza, powietrza i dlatego też postanowiłam, że sobie użyjemy, żeby go nie zabierzemy. Darek wczoraj użył, dzisiaj użył tej patchouli, właśnie tak mówię, i ja też. Wczoraj użyłam tej patchouli Akowa oraz Darek użył Yves Saint Laurent Homme. I generalnie muszę przyznać, że jest to zapach, nie jest to zapach jakiś wyjątkowy. Nie chodzi o to, że to jest jakiś naskok na mainstream i na markę Estonero, ponieważ uważam, że jest to naprawdę świetna marka mainstreamowa, ale ten zapach akurat zrobiliśmy w postaci próbki. Zabierałam różne próbki właśnie męskie, że Starek właśnie popróbował generalnie. Ten zapach niczym się według mnie nie wyróżnia, jest taki dosyć po prostu zwyczajny, męski, mainstreamowy. W ogóle nie zapada w pamięć. Nawet teraz, jakbym chciała powiedzieć, to nie wiem, był momentami lekko słodkawy. Generalnie ja słodycz w zapachach męskich toleruję, ale zupełnie inny wydania. Słodycz drewna, nie wiem, cedru na przykład. Jakiegoś słodkiego, szlachetnego alkoholu, whisky, rum. Natomiast generalnie właśnie poza takimi słodkimi drewnami raczej nie. Także o, słońce już tak razie, że chyba zniknę z do końca będę dobra, o, może tak? Nie, w każdym razie tak. Był jeszcze moment, że użyłam sobie trochę, ale to bardzo krótko, ziołowego z miętą Salmon Lake. Jest osobny filmik, zresztą o tuberos też jest filmik, o Akowa nie było. Akowa się na pewno pojawi w najpiękniejszych patchoulach. Ja za patchoulą nie przepadam, natomiast Akowa jest po prostu fenomenalny, tylko bo świetne parametry. Dajcie znać, ale mi głos teleso, co uważasz?